Agenci delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali dziś po 7 rano w Warszawie byłego wiceministra finansów w latach 2008-2015 i jednocześnie byłego szefa służby celnej. Zatrzymany zostanie przewieziony do prokuratury okręgowej w Białymstoku, gdzie zostaną mu przedstawione zarzuty. Agenci CBA przeszukali mieszkanie zatrzymanego. Czynności wykonywane są w ramach podjętego na nowo śledztwa prowadzonego przez CBA wraz z prokuraturą.